Cześć, witajcie. Dzisiejszy temacik: buty po dłuższym użytkowaniu. Mogę powiedzieć, że dość sporym, ponieważ testuję te buty od stycznia, czy tam koniec grudnia, początek stycznia, coś takiego. Więc dzisiaj troszeczkę wam na ten temat poopowiadam, jak to się prezentuje po sporym czasie. Są to buty uniwersalne, najnowszy model od austriackiej marki Schuhe. Była już tam prezentacja tych butów na moim kanale. Kto nie oglądał, więc zapraszam. I tak buty się prezentują po użytkowaniu. Wiem, nie wypada pokazywać brudnych, jak to się mówi, butów przed kamerą, ale ja wolę pokazać niż lać wodę, jak to się mówi, bo nie lubię tego. Tak się prezentują buty użytkowane w różnych warunkach. Przy konstrukcjach dachowych czy przy wierzbie dachowej, po jak widzicie, mam tutaj troszeczkę kolorów z elewacji, z kleju i nie tylko. Buty użytkowane w różnych warunkach, suche, mokre i tak dalej, nieoszczędzane w żadnym stopniu. Zobaczcie, nawet haczyki od śluwek się troszeczkę tutaj powyginały. Ostatnio je prostowałem kąpinarkami, ponieważ gdy mocno naciągam sznurówki i nieraz gdzieś tam zahaczę po drodze, to po prostu potrafią się delikatnie te nasze stalowe zaczepy odginać. Normalna sprawa, ale żaden się jeszcze nie urwał. To jest bardzo duży plus, a już kilka razy, żem je prostował. Buty bardzo wygodne, bym powiedział. Co zauważyłem, że gdy nie zabezpieczamy butów, czyli po prostu myjemy normalnie szczotą, nie patrzymy czymkolwiek. Ja ostatnio myłem Ludwikiem, że tak powiem, z ciepłą wodą, szorowałem szczotką. To z czasem tutaj po prostu nasz przód troszeczkę, jak to się mówi, wyblaka. Ale to jest normalna sprawa, to są buty robocze. Zobaczcie, co się stało z pianką ochronną podeszwą przednią. Zobaczcie, została powyszczypywana, ale w żadnym stopniu noski się nie rozkleiły. Co to oznacza, że mamy tutaj bardzo dobre wykonanie. Na drugim bucie podobnie. Tutaj została ta pianka ochronna powyszczypywana, ale nosek nie został rozklejony. Ogólnie buty nigdzie mi się nie rozkleiły. Nie zauważyłem tu żadnego rozklejenia. Tak? Ani na zgięciach z jednej strony, ani na zgięciach z drugiej strony. Podczas takiej pracy nic tutaj się nie działo. Co też jest bardzo rzadkością. Po większości początki butów roboczych jest tak, że na zgięciach zazwyczaj padają pierwsze. Również tyły nie są rozklejone, mimo że ściągam buta na buta. Zazwyczaj jest tak, że chlap, ściągam buta za buta, czyli po prostu zawsze o ten tył drugim butem zaczepiam. Też nic się nie stało. Kolejny temat, sznurówki. Sznurówki całe. Powiem wam, że mistrzostwo świata, jeżeli chodzi o sznurówki. Jeżeli chodzi o wkładki, również całe. Jeszcze żyją, wiadomo, już są troszeczkę cięższe, ale żyją bez żadnego problemu. Jest to element wymienny, więc śmiało można sobie dokupić, więc również spoko. Jeżeli chodzi o całokształt tych butów, ja uważam, że warte ceny, bardzo wygodne. Nie odczułem takiego dyskomfortu podczas, jak to się mówi, rozchodzenia w nich, bo nieraz jest tak, że buty na początku, przy kilku producentów, których używałem, pierwszy tydzień to była taka mordęga rozchodzenia tych butów, a potem już było dobrze. Tutaj takiego czegoś nie odczułem i osobiście uważam, że naprawdę, moim zdaniem, godne polecenia jak na buty uniwersalne. Jeżeli chodzi o podeszwę,
Tutaj, jak zobaczcie, tak się prezentuje. Jest zdarta, bo jest, ale zobaczcie, ile tego bieżnika zostało, więc naprawdę również śmiało wytrwałe te buty, a pracuje również na różnych stropach, czy to stropach Teriva, Lane, Żelbet i tak dalej, i tak dalej. Więc cały czas mam styczność, jakby nie patrzeć, z takim twardym, szorstkim, chrapowatym podłożem. Więc tyle w temacie. Osobiście po tym czasie uważam, że są naprawdę ok. Myślę, że w tym roku na pewno ich nie zajadę i prawdopodobnie przynajmniej połowę przyszłego roku nie liczyłbym na to, że one się rozwalą. Ja myślę, że jeszcze przyszły rok śmiało w nich popracuję, więc buty kupione na 2 lata, wydane, podzielone pieniądze na 2 lata, moim zdaniem świetna sprawa, ponieważ w tej cenie 2 lata w butach to jest naprawdę bardzo duży plus. Tyle. Dajcie znać, co o nich sądzicie, czy może już kupiliście po mojej pierwszej recenzji, czy też nie. Jak u was się sprawdzają, dla mnie są naprawdę świetne. Zobaczymy, jak długo wytrzymają. Komentujcie, lajkujcie, trzymajcie się. Do następnego. Cześć.